Witajcie! Ten film będzie o obuwiu taktyczno-wojskowym polskiej firmy Protector. I od razu, na początek oczywiście muszę Wam powiedzieć, że jeżeli to wideo Wam się spodoba, to pamiętajcie o tym, aby dać łapkę w górę i oczywiście też o tym, że możecie zasubskrybować, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, nasz kanał na YouTube. I pamiętajcie, aby wcisnąć dzwoneczek, aby dowiedzieć się dokładnie, co u nas aktualnie słychać. Zaczynamy! Protector S.A. to polska firma produkująca obuwie dla służb, obuwie policyjne, obuwie taktyczne i wojskowe. Wykonane jest ono z wysokiej jakości materiałów, z bardzo dobrych skór, a także z tworzyw sztucznych. Każdy ze wzorów butów przystosowany jest do trochę innego użytku, dlatego chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć cztery podstawowe modele butów firmy Protector. Pierwszy model butów to buty Grom. Buty taktyczno-policyjne przeznaczone przede wszystkim do użytku w środowisku miejskim. W części skórzanej buty zostały wykonane z wodoodpornego bukatu. Mamy tutaj również odporny na rozcięcia, rozdarcia i naprężenia nylon balistyczny, z którego zbudowany jest również język buta. Na szczycie cholewki znajduje się welurowy kołnierz obejmujący łydkę i chroniący przed obtarciami. Pięta jest chroniona dodatkową warstwą skóry. Czas na podeszwę buta, model PUPU, została ona wykonana z poliuretanu i została przytwierdzona do cholewki metodą natryskową. Jest samoczyszcząca i przystosowana do poruszania się po bruku, asfalcie, betonie, a także szutrze i żwirze. Krawędzie pozwalają na swobodne pokonywanie schodów, drabinek czy murków. Podeszwa została nadlana w części tylnej buta, co dodatkowo chroni piętę przed uszkodzeniem. Rozwinięciem butów Grom są buty Grom 1. Są to buty taktyczno-policyjne o lekkiej konstrukcji. Buty, podobnie jak model Grom, zostały wykonane z bukatu i nylonu balistycznego. Mamy tutaj dodatkową skórzaną wstawkę, która ma na celu ochronę stawu skokowego. U góry chulewki producent umieścił miękki kołnierz wykonany z owczej skóry o szerokości 50 mm. Pięta jest chroniona przez dodatkową warstwę skóry, a także przez nadlaną w tej części podeszwę. No właśnie, przechodzimy do podeszwy. Jest to samoczyszcząca się terenowa podeszwa typu Zermatt. Bieżnik został skonstruowany tak, że sprawdza się on zarówno w środowisku miejskim, a więc nadaje się do chodzenia po asfalcie, bruku, w bieganiu po schodach i pokonywaniu przeszkód takich jak drabinki czy murki. Sprawdzi się również w terenie, poza miastem, czyli na przykład w lesie. Podeszwa została wykonana z gumy. Ma ona właściwości antyelektrostatyczne i antypoślizgowe. Nie wchodzi w reakcję z benzynami, olejami, kwasami, zasadami, a także jest odporna na kontakt z powierzchniami gorącymi. Została ona przymocowana do cholewki metodą klejenia. Kolejny model obuwia to całoroczne obuwie wojskowe, model Goray Plus. Mamy tutaj już trochę inne rozwiązania. Po pierwsze, buty zostały wykonane w całości ze skóry bydlęcej. Wnętrze wyścielone jest tkaniną z membraną paraprzepuszczalną typu T-POR, które ułatwia oddychanie stopie, ułatwia odprowadzenie potu z wnętrza buta i zabezpiecza przed przemakaniem. Podeszwa typu PUPU butów Goray wykonana została z podwójnej warstwy poliuretanu, co zapewnia odpowiednią sprężystość i odporność na ścieranie. Podeszwa nie wchodzi w reakcję z kwasami, zasadami, benzynami, olejami. Ma właściwości antyelektrostatyczne i antypoślizgowe. Goray Plus to buty przeznaczone do użytku w terenie, jak również w pomieszczeniach. Podeszwa nie zostawia smug na podłodze. System sznurowania został skonstruowany tak, aby zabezpieczyć sznurowadła przed zbyt wczesnym uszkodzeniem. Na koniec pozostają nam taktyczne buty do użytku terenowo-górskiego, czyli model Cross Plus. Mamy tutaj szkiel ze skóry bydlęcej z wypełnieniem z nylonu balistycznego. Wnętrze buta stanowi podszewka z membrany T-POR zapewniająca odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie kołnierza na szczycie cholewki wykonanego ze skóry licowej z dwoma rzędami otworów wentylacyjnych. Kołnierz ma szerokość 405 mm. Działa tutaj następujący mechanizm. Podczas marszu, kiedy stopa jest podnoszona, powietrze zostaje zasane do wnętrza buta, natomiast po postawieniu jej pod wpływem nacisku powietrze wraz z wilgocią jest odprowadzane na zewnątrz. Podeszwa typu PU1504 została wykonana z połączenia gumy z poliuretanem, przez co jest bardziej odporna na ścieranie, a także gwarantuje dużą sprężystość. Jest ona również odporna na kontakt z olejami, benzynami, kwasami, a także rozpuszczalnikami organicznymi. Nadlana podeszwa w tylnej i przedniej części chroni zarówno pięta, jak i palce użytkownika. Bieżnik zapewnia dobrą trakcję również na śliskich powierzchniach.
Elastyczność pozwala na wygodne bieganie w butach Cross Plus. To tyle o butach firmy Protector SA. Być może z tych czterech modeli wybierzecie coś dla siebie. A ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia naszych social mediów, a więc zaglądajcie na nasz YouTube, Twitter i Instagram. Do zobaczenia!